Cześć, tu Ernest! W tym filmiku mam dla was trochę smutnego newsa na temat rzekomego trzeciego zestawu Twitch Prime. W poprzednim filmiku przekazałem wam informacje na temat prawdopodobnie nowego zestawu Twitch Prime. Miałby on zawierać zestaw archetypu. JH9 na swoim Instagramie opublikował zdjęcie skina o nazwie Archetyp i na podstawie tego, że brakowało dla niego w plikach gry informacji o cenie i nie był w podfolderze skinów ze sklepu, napisał, że będzie należał do nowego zestawu Twitch Prime. Niestety, JH9 okazał się być w błędzie i nie powinniśmy mieć tego za złe. Nie uważał tak jako jedyny, ale co najważniejsze, dopiero we wczorajszej aktualizacji zawartości, jak podaje Fortnite Leaks na swoim Twitterze, pliki związane z tym skinem zostały zaktualizowane i przeniesione do folderu Wyróżnione przedmioty, czyli tam, gdzie znajduje się inne skiny ze sklepu. To oznacza, że Epic zdecydowało się umieścić ten ubiór w sklepie. Nie wiemy, czy rzeczywiście przygotowywali dla nas nową paczkę Twitch Prime, czy od początku miał być on w sklepie. Fortnite Battle Royale X dodał na swoim Twitterze, że same nazwy plików zestawu archetypu zostały także zaktualizowane o .itemshop, czyli przedmiot ze sklepu. Społeczność gracz się spekulowała, że będzie on w zestawie Twitch Prime też dlatego, bo jego spodnie mają na sobie cyfrowy kamuflaż, który możemy pamiętać z pierwszego zestawu Twitch Prime. No cóż, przepraszam i przykro mi, ale jednak okazało się być inaczej. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.